Cześć. Jeśli spodoba Ci się Tchnienie Grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Jeremias Gotthelf. Czarny pająk. Część czwarta. Hans von Stoffeln złorzeczył i klął. Im więcej zaś złorzeczył i przeklinał, tym gorsze spotykały ich niepowodzenia, tym bardziej zwierzęta się buntowały. Inni rycerze śmiali się i pokpiwali, ciesząc się niezmiernie z miotania się chłopów i złości komtura. Wyśmiewali jego nowy zamek na łysym szczycie. Wtedy Hans przysiągł. W ciągu miesiąca musi na górze stanąć piękna aleja. Dlatego teraz złorzeczył, dlatego rycerze się śmiali, a chłopi płakali. Ogarnęło ich straszliwe zniechęcenie. Nie mieli już ani jednej całej furmanki, ani jednego nieuszkodzonego zaprzęgu. W ciągu 2 dni nie zawieźli tych 3 buków na miejsce, a całkiem opadli już z sił. Nastała noc. Niebo pokryło się czarnymi chmurami, błysnęło się po raz pierwszy w tym roku. Mężczyźni usiedli przy drodze. Był to ten sam zakręt, na którym siedzieli przed 3 dniami, ale nie pamiętali o tym. Był tam gospodarz z Hornbachu, mąż Lindauerki z 2 porobkami oraz jeszcze kilku innych. Tu chcieli czekać na buki mające przybyć z Sumiswaldu. Chcieli spokojnie zastanowić się nad swoją niedolą, dać odpocząć zmaltretowanym ciałom. Wtedy szybkim krokiem, tak szybkim, że powietrze niemal zaświszczało, tak jak świszcze wiatr, gdy urwie się z gałęzi, nadeszła jakaś kobieta z dużym koszykiem na głowie. Była to Krystyna Lindauerka, żona gospodarza z Hornbachu, której się dorobił, gdy niegdyś ze swoim panem wyruszył na wojnę. Nie należało do kobiet zadowolonych z tego, że siedzą w chacie i w zaciszu domowym zajmują się swoimi obowiązkami, nie troszcząc się o nic poza gospodarstwem i dziećmi. Krystyna zawsze chciała wiedzieć, co się dzieje, a gdzie nie mogła wtrącać swoich 3 groszy, uważała, że źle się dzieje. Z tego powodu nie przysłała sługi z posiłkiem, lecz sama wzięła ciężki koszyk na głowę i długi czas bezskutecznie szukała mężczyzn. To też rzuciła parę gorzkich słów na ten temat, gdy ich odnalazła. Przy tym jednak nie próżnowała, gdyż umiała jednocześnie mówić i pracować. Postawiła koszyk, odkryła naczynie, w którym była owsianka, położyła chleb i ser, i dla każdego, dla męża i parobków, wsadziła łyżkę do owsianki i zaczęła zapraszać również pozostałych, którzy jeszcze nie mieli nic do jedzenia. Potem spytała, co zdziałali i ile zrobiono przez 2 dni. Mężczyznom jednak zabrakło apetytu i słów. Nikt nie sięgnął po łyżkę i nikt nie zdobył się na odpowiedź. Jedynie bowiem lekkomyślny młody parobek, któremu było obojętne, czy w czasie żniw pada deszcz, czy świeci słońce, byleby tylko rok minął i nadeszła zapłata oraz zjawiło się jedzenie na stole o każdej porze posiłku, sięgnął po łyżkę i opowiedział Krystynie, że jeszcze nie posadzono ani jednego drzewa. I wszystko posuwa się tak, jak gdyby ktoś rzucił na nich urok. Wtedy Lindauerka ich zwymyślała, że to czyste urojeni, że mężczyźni zachowują się jak baby w połogu.
Płaczem, bezczynnym siedzeniem i bekiem nigdy nie zawiozł buków na Barhegen. W pełni zasłużą na to, jeśli rycerz na ich skórze da upust swojej samowoli, ale z uwagi na żony i dzieci należy inaczej brać się do dzieła. Wtem nagle zza ramienia kobiety ukazała się długa, czarna ręka i świdrujący w uszach głos krzyknął: tak jest! Słusznie mówi. I raptem stanął wśród nich ów zielony strzelec z roześmianą twarzą, a czerwone piórko na jego kapeluszu chybotało się wesoło. Wtedy strach porwał mężczyzn. Rozpierzchli się po hali niczym plewy na wietrze. Tylko Krystyna nie mogła uciec. Poczuła, jak to jest, gdy o diable mowa, on się nagle zjawia. Stała jak urzeczona, nie mogąc oderwać wzroku od czerwonego piórka na berecie i rudej bródki, wesoło podrygującej w górę i w dół, w czarnej twarzy. Zielony strzelec zaś śmiał się przeraźliwie z mężczyzn. Krystynie natomiast rzucił tkliwe spojrzenie i uprzejmym ruchem chwycił ją za rękę. Krystyna chciała ją cofnąć, lecz już nie mogła się wyrwać strzelcowi. Miała wrażenie, że jej ciało syczy, przypiekane rozpalonymi obcęgami. Strzelec zaczął prawić piękne słowa, a ruda bródka podrygiwała przy tym lubieżnie w górę i w dół. Dawno już nie widział tak urodziwej kobietki. Mówił, aż serce mu się śmieje z radości. Ponadto lubi śmiałe niewiasty i właśnie te są dla niej najmilsze, które zostają, gdy mężczyźni uciekają. Gdy tak przemawiał, wydawał się Krystynie coraz mniej straszny. Z takim można przecież się dogadać, pomyślała i nie wiedziała, po co uciekać. Spotykała już dużo gorszych. Coraz bardziej umacniało się w niej przekonanie. Z nim da się coś zrobić i jeśli umiałoby się odpowiednio porozmawiać, chyba byłby gotów do przysługi lub może nawet dałoby się go okpić, podobnie jak innych mężczyzn. Wcale nie wie, ciągnął strzelec dalej, dlaczego ludzie tak się go boją. Wszak ma jak najlepsze zamiary względem wszystkich. Jeśli zaś odnoszą się grubiańsko do niego, nie należy się dziwić, że nie zawsze spełnia to, czego ludzie najgoręcej pragną. Wtedy Krystyna wzięła na odwagę i rzekła: bo też i straszę ludzi tak, że coś okropnego. Po co domagał się nieochrzczonego dziecka? Mógł przecież wspomnieć o jakiejś innej zapłacie, jeśli to nader podejrzane dla ludzi. Dziecko jest bądź co bądź człowiekiem i wydać je nieochrzczone, tego nie zrobi żaden chrześcijanin. Taka jest moja zapłata, do której przywykłem i za żadną inną nie pojadę. I co kogo obchodzi dziecko, którego jeszcze nikt nie zna? Najchętniej oddaje się je w tak młodym wieku, jeszcze nie nacieszywszy się nim ani nie trudziwszy. Ja zaś lubię jak najmłodsze. Im wcześniej mogę dziecko wychować po swojemu, tym lepiej je wykształcą. Na to jednak wcale niepotrzebny mi chrzest i nie pragnę go. Wtedy Krystyna zmiarkowała, że nie będzie chciał zadowolić się żadną inną zapłatą, ale coraz bardziej krzepła w niej myśl, czyżby to miał być jedyny chłop, którego nie da się oszukać. Dlatego też powiedziała: jeśli jednak ktoś chce zarobić, musi poprzestać na wynagrodzeniu, jakie można mu dać. Obecnie zaś w żadnym domu nie ma nieochrzczonego dziecka i za miesiąc też go nie będzie, a do tego czasu buki powinny być zawiezione. Wówczas strzelec, nader ugrzeczniony, począł się przemilać i rzekł: wcale nie domagam się dziecka z góry. Z chwilą, gdy mi przyrzekniecie, że dostarczycie pierwsze nieochrzczone dziecko, jakie się urodzi, już będę zadowolony. Bardzo się to Krystynie spodobało. Wiedziała, że przez dłuższy czas nie zanosi się na żadne dziecko w posiadłości ich panów. Gdy zatem strzelec dotrzyma swej obietnicy i buki zostaną posadzone, nie trzeba będzie mu w ogóle nic dawać, ani dziecka, ani niczego innego. Odprawi się mszę na intencję obrony i opieki i wyśmieje się strzelca, pomyślała Krystyna.
Wobec tego nader serdecznie podziękowała za korzystną propozycję i rzekła: należy się nad nią zastanowić i ona pomówi na ten temat z mężczyznami. Cóż, odparł strzelec, nie ma tu już nic do zastanawiania się ani do obgadania. Zamówiłem was na dzisiaj i teraz domagam się odpowiedzi. Mam jeszcze robotę w wielu innych miejscach i jestem tu nie tylko z waszej przyczyny. Musisz mi odpowiedzieć tak albo nie. Potem nie chcę już słyszeć o tym całym targu. Krystyna chciała sprawę odwlec, gdyż niechętnie brała ją na siebie. Chętnie posunęłaby się nawet do pieszczot, byle uzyskać zwłokę, ale strzelec nie miał ochoty i obstawiał przy swoim. Teraz albo nigdy, mówił. Gdy jednak dobijał targu raptem o jedno dziecko, gotów jest każdej nocy zawieść tyle buków na Barhegen, ilu mu dostarczą przed północą na drogę do kościoła. Tam będzie je odbierał. No, ślicznotko, nie zastanawiaj się, mówił łaskawie, klepiąc Krystynę po policzku. Wtedy jednak serce jej zakołatało. Byłaby wolała decyzją obarczyć mężczyzn, aby później zwalić winę na nich. Lecz czas naglił. Żadnego chłopa jako kozła ofiarnego nie było pod ręką. Zresztą była święcie przekonana, że jest sprytniejsza niż strzelec i chyba nasunie jej się jakiś pomysł, aby go okpić. Dlatego rzekła: co do niej, to się zgadza. Gdyby jednak później mężczyźni się sprzeciwili, nie potrafi temu zaradzić i niech nie szuka odwetu na niej. Obietnica, że uczyni co w jej mocy, zadowala go w zupełności, powiedział strzelec. Wówczas Krystyna jednak się cała wzdrygnęła w duchu i na ciele. Teraz, sądziła, nadejdzie okropna chwila, gdy krwią ze swej krwi będzie musiała podpisać pakt. Tymczasem strzelec ułatwił jej sytuację, mówiąc: u urodziwych kobiet nigdy nie domaga się podpisu. Wystarczy mu całus. Przybliżył stulone, spiczaste usta do twarzy Krystyny i Krystyna nie mogła uciec. Była znowu jakby urzeczona, sztywna i obezwładniona. Spiczaste usta dotknęły jej twarzy. Miała wrażenie, że ogień ze spiczastego żelaza poraził ją do szpiku kości. Żółta błyskawica mignęła między nimi, ukazując Krystynie szatańską twarz strzelca, radośnie wykrzywioną, i grzmot zadudnił nad ich głowami, jak gdyby niebo pękało. Strzelec zniknął, a Krystyna stała skamieniała. Zdawało jej się, że nogi jej wrosły głęboko w ziemię w owej strasznej chwili. Dopiero za jakiś czas odzyska w nich władzę, ale w głowie szumiało jej i huczało, jak gdyby potężne wody zwalały swoje fale zwierzatych turni do czarnej otchłani. Podobnie jak w łoskocie wód, człowiek nie słyszy własnego głosu. Tak Krystyna nie była świadoma własnych myśli w tym huku, jaki miała w głowie. Bezwiednie uciekła na górę i coraz gorętsze czuła pieczenie na policzku, tam, gdzie dotknęły go usta strzelca. Podobnie jak w łoskocie wód, człowiek nie słyszy własnego głosu, tak Krystyna nie była świadoma własnych myśli w tym huku, jaki miała w głowie. Bezwiednie uciekała na górę i coraz gorętsze czuła pieczenie na policzku, tam, gdzie dotknęły go usta strzelca. Tarła policzek, myła go, ale pieczenie nie ustępowało. Nastała obłędna noc. Nad górami i lasami szumiało i świstało, jak gdyby duchy nocy urządzały weselisko w czarnych chmurach. Wiatry przygrywały dziką muzyką do swych przeraźliwych pląsów. Błyskawice były pochodniami weselnymi, a grzmot błogosławieństwem ślubu. Nigdy jeszcze nie zdarzyła się taka noc o tej porze roku. W ciemnej dolinie ruch panował wokół dużego domu i mnóstwo osób cisnęło się pod jego opiekuńczy dach. Zazwyczaj podczas burzy strach o swoje domostwo zaganiał rolnika pod własny dach, gdzie bacznie czuwając, dopóki burza trwa na niebie, pilnuje on i strzeże własnego dobytku. Tym razem jednak wspólna niedola była większa niż lęk przed burzą.
ta właśnie niedola zebrała ich w tym domu, który musieli mijać zarówno ci, co ich wichura wygnała z Münnebergu, jak i ci, co uciekli z Barhegen. Zapominając o grozie nocy wskutek własnej biedy, lamentowali i pomstowali na swoją niedolę. Na domiar złego rozpętało się jeszcze szaleństwo żywiołów. Konie i woły płoszyły się ogłuszone, rozbijały furmanki, spadały ze skał. I nie jeden ciężko ranny jęczał w wielkich boleściach. Nie jeden głośno krzyczał, kiedy mu nastawiano i bandażowano połamane kości. Tę beznadziejność schronili się też w potwornym strachu także ci, którzy widzieli strzelca i z drżeniem opowiadali o jego powtórnym przybyciu. Roztrzęsiony tłum słuchał tego, co mężczyźni opowiadali, cisnąc się z obszernej ciemnej izby w pobliżu ogniska, które obsiedli już inni, a gdy wiatr przelatywał przez krokwie albo grzmot przetoczył się nad domem, tłum wydawał głośny okrzyk, mniemając, że strzelec wydziera się przez dach, aby ukazać się wśród nich. Kiedy jednak się nie zjawiał, kiedy strach przed nim mijał, kiedy stara bieda pozostawała, a jęki cierpiących rozlegały się głośniej, wówczas zwolna rodziły się myśli, jakie człowieka będącego w opałach tak lubią przyprawiać o utratę duszy. Zaczęli obliczać, o ileż więcej wszyscy oni są warci niż jedno jedyne nieochrzczone dziecko i coraz bardziej zapominali, że krzywda wyrządzona jednej duszy waży 1000 razy więcej niż uratowanie kroci tysięcy istnień ludzkich. Te myśli zwolna dochodziły do głosu i jako zrozumiałe już słowa zaczęły się wtrącać w bolesne jęki cierpiących. Dopytywano się o bliższe szczegóły o strzelcu, gniewano się, że nie dogadali się z nim jak należy. Nikogo nie porwał, a im mniej się go bać, tym mniej krzywdy robi ludziom. Może udałoby im się pomóc całej dolinie, gdyby serca nie uciekły w pięty. Wtedy mężczyźni zaczęli się usprawiedliwiać. Nie mówili, że z diabłem nie ma żartów, że ten, kto nadstawia mu ucha, niebawem musi mu oddać całą głowę. Lecz wspominali o straszliwej postaci strzelca, o jego płomiennej bródce, ognistym piórku na kapeluszu, podobnym do wieży zamku, oraz o okropnym zapachu siarki, którego nie mogli znieść. Mąż Krystyny, zaś przyzwyczajony, że jego słowa liczyły się dopiero po potwierdzeniu ich przez żonę, zaproponował, aby spytali Krystynę. Ona może im powiedzieć, czy ktoś mógłby to wytrzymać, a przecież wiadomo wszystkim, że jest odważną kobietą. Wtedy wszyscy obejrzeli się za Krystyną, ale nikt jej nie widział. Każdy myślał tylko o ocaleniu siebie, a nie o innych. I gdy obecnie siedział w bezpiecznym miejscu, uważał, że inni też tak siedzą. Dopiero teraz uprzytomnili sobie wszyscy, że nie widzieli Krystyny od tamtej potwornej chwili i że nie weszła do domu. Wówczas mąż podniósł lament, a wraz z nim cała reszta, gdy zdawało im się, że tylko Krystyna mogłaby pomóc. Nagle otworzyły się drzwi i stanęła wśród nich Krystyna. Włosy jej ociekały deszczem, na policzki wystąpiły wypieki, a oczy jej, jeszcze mroczniejsze niż zazwyczaj, pałały niesamowitym ogniem. Przyjęto ją ze współczuciem, jakiego Krystyna zazwyczaj nie doznawała. I każdy pragnął jej powiedzieć, co myślał i mówił, i jak martwiono się o nią. Krystyna wkrótce zorientowała się, co to wszystko ma znaczyć i maskując swój wewnętrzny żar szyderczymi słowami, wypomniała mężczyznom ich pochopną ucieczkę i że nikt nie zatroszczył się o biedną kobietę ani nie obejrzał, co strzelec z nią zrobi. Wtedy wybuchła istna burza ciekawości i każdy chciał pierwszy się dowiedzieć, co też strzelec z nią poczynał. A ci, co stali całkiem w tyle, stawali na palcach, aby lepiej słyszeć i zobaczyć kobietę, która zawarła bliższą znajomość ze strzelcem. Nie powinna nic mówić, oznajmiła Krystyna na początku,
Nie zasłużyli na to. Jako nietutejszej okrutnie jej dokuczano w dolinie. Kobiety nadały jej brzydki przydomek, mężczyźni nigdy jej nie pomogli. I gdyby nie była lepsza niż wszyscy oraz gdyby nie miała więcej odwagi niż reszta, nie byłoby teraz ani pociechy, ani wyjścia z sytuacji. Krystyna jeszcze długą chwilę tak przemawiała w ostrych słowach, wypominając kobietom, że nigdy nie chciały jej uwierzyć, iż Jezioro Bodeńskie jest większe niż zamkowy staw, a im więcej ją proszono, tym zdawała się być twardsza. Upierając się zwłaszcza przy tym, że to, co miałaby do powiedzenia, będzie jej poczytane za złe. I nikt nie poczuje się do wdzięczności, jeśli rzecz skończy się dobrze. Gdy zaś zakończy się źle, ją obarczą całą winą i odpowiedzialnością. Kiedy wreszcie całe zgromadzenie padło niemal na kolana przed Krystyną, błagając i prosząc, a ranni głośno krzyczeli i nalegali, Krystyna jak gdyby zmiękła i zaczęła opowiadać, jak się oparła i zawarła umowę ze strzelcem, ale o całusie nie wspomniała ani o tym, jak parzył ją na policzku, jak jej w głowie zaszumiało. Powiedziała natomiast, co wymyśliła w swym przebiegłym umyśle. Najpilniejszą sprawą jest zawiezienie buków na Barhegen. Gdy raz znajdą się na górze, zawsze jeszcze można się zastanowić, co zrobić. Najważniejsze, że do tego czasu, o ile jej wiadomo, nie zanosi się na żadne narodziny dziecka. Wielu osobom ciarki przeszły po plecach przy tym opowiadaniu, ale wszystkim spodobało się, że jeszcze będzie sposobność, aby pomyśleć, co dalej zrobić. Tylko jakaś młoda kobiedenka płakała gorzko, tak, że można było ręce umyć pod jej oczami, ale nic nie mówiła. Natomiast pewna stara, czcigodna niewiasta, wysoka, o twarzy, przed którą należało albo się skłonić, albo uciekać, wystąpiła na środek izby i rzekła: bezeceństwem byłoby rzecz pewną oprzeć na niepewnej i grać z Żydem wiecznym. Kto zadaje się ze złym, nie odczepi się już od niego, a kto mu poda palec, tego zatrzyma on z ciałem i duszą. W tym nieszczęściu może pomóc tylko Bóg. Kto zaś porzuca go w niedoli, ten w niedoli zginie. Tym razem jednak wzgardzono słowami starej niewiasty, a młodemu kobieciątku kazano umilknąć. Płacz i biadolenie nic tu nie pomoże. Potrzebna pomoc innego rodzaju, mówiono. Wkrótce doszli do wniosku, że należy zaryzykować. W najgorszym wypadku nie może się to źle skończyć. Nieraz już zdarzało się, że ludzie okpili najgroźniejsze duchy, a jeśli sami nic nie wymyślą, może jakiś duchowny znajdzie radę i wyjście z sytuacji. Ale w swej czarnej duszy podobno nie jeden myślał, jak później wyznał, bardzo dużo pieniędzy i starań nie będzie ryzykował z powodu jednego nieochrzczonego dziecka. Przełożyła Edyta Sicińska. Czytał Jacek Brzezowski.